Cześć, nazywam się Dominik, i we współpracy z Markiem Stillerem oraz Areną Tradingu nagrywamy ten dzisiejszy film. Ja jestem na arenie osobą, która dba o bezpieczeństwo arenowiczów, a w zasadzie to o ich środków. Oprócz tego, jestem supportem technicznym, i właśnie dlatego mam okazję dzisiaj gościć na tym kanale. Dzisiejszy film będzie dotyczył dwóch najbardziej popularnych i bezpiecznych portfeli sprzętowych, jakimi są Ledger Nano X oraz Trezor Model T. Poruszymy kwestie ogólne dotyczące portfeli sprzętowych, ale omówimy również ich dokładną instrukcję obsługi, czyli to jak je skonfigurować, jak wysłać na nie środki oraz wiele, wiele innych. Jeśli chcemy inwestować w kryptowaluty i robić to bezpiecznie, to koniecznie musimy zapoznać się z tematem portfeli sprzętowych, które po prostu sprawiają, że nasze inwestowanie staje się o wiele bardziej bezpieczne. Kryptowaluty możemy przechowywać na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest ten najbardziej popularny, czyli przechowywanie kryptowalut na giełdzie. Jest to oczywiście dobre rozwiązanie dla osób, które często migrują kapitałem z jednych kryptowalut do drugich, wykonują dużo transakcji oraz po prostu cenią sobie wygodę. Minusem giełd jest to, że są one atrakcyjnym celem dla hakerów, a historia zna wiele przypadków włamań i kradzieży z giełd. Giełdy są również obarczone ryzykiem upadku, tak jak głośna sprawa upadku giełdy FTX. Musimy zdać sobie również sprawę z tego, że tak naprawdę posiadając środki na giełdzie, nie mamy do nich pełnego dostępu, ponieważ te środki przechowuje i trzyma giełda. Kiedy trzymasz swoje aktywa na giełdzie, nie masz pełnej kontroli nad swoimi prywatnymi kluczami, a to właśnie one są kluczami do Twoich środków. W przypadku portfela sprzętowego to Ty sam zarządzasz kluczami, a więc masz pełną kontrolę nad swoimi środkami, co zwiększa zdecydowanie poziom bezpieczeństwa. Czym więc w zasadzie jest portfel sprzętowy? Jest to fizyczne urządzenie służące do przechowywania kryptowalut, które zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywania naszych kluczy. To właśnie te klucze są najważniejszym elementem technologii blockchain, pozwalającym na autoryzowanie wszelkich transakcji. W przeciwieństwie do portfeli cyfrowych, które są zainstalowane na komputerze lub telefonie, portfele sprzętowe są oddzielnymi urządzeniami, które podłączamy do komputera za pomocą kabla USB lub też jakiegoś innego połączenia, aby przeprowadzić transakcję. Dobrze, a więc może na razie zostawmy teorię, a przejdźmy do tego, jak i skąd takie urządzenie możemy zamówić. Ja osobiście nie polecam zamawiać takich urządzeń od pośredników lub też ze stron typu Allegro. E, osobiście preferuję i też polecam Wam e, zamówić to urządzenie bezpośrednio od producenta, e, dzięki czemu mamy pewność, że to urządzenie będzie w 100% bezpieczne. Linki do zamówień obu tych urządzeń wraz z przypisanymi okresowymi promocjami znajdziecie w opisie filmu. Jeszcze tylko na chwilę przerwę, jeżeli film Wam się podoba, temat Was interesuje, chcecie więcej takich analiz i przemyśleń, zostawcie ten kciuk w górę, jakiś komentarz, subskrypcję na kanale. Mnie to motywuje, tak? Pokazuje mi, że rzeczywiście to oglądacie, a nie tylko biernie włączacie film i wyłączacie za 3 minuty. Więc jeżeli lubicie ten kanał, lubicie mnie chociaż trochę, to kciuk w górę i lecimy dalej. A więc gdy już mamy nasze urządzenie, przejdźmy do jego rozpakowania oraz pierwszego Uruchomienia. W pudełku poza samym urządzeniem znajdziemy dodatkowo kabel USB, zawieszkę do smyczy, instrukcję obsługi, naklejki Ledgera oraz trzy recovery sheets, czyli takie kartki, na których zaraz będziemy zapisywać nasze słowa klucze. Aby uruchomić urządzenie przytrzymujemy przez dwie sekundy przycisk widoczny na nagraniu. Urządzenie nam się uruchamia i aby przejść dalej naciskamy guzik widoczny po prawej stronie. Następnie zostajemy przywitani w Ledgerze Nano X, aby kontynuować naciśnij prawy przycisk i teraz dostajemy informację, że aby kontynuować musimy pobrać urządzenie Ledger Live. Na urządzeniu wyświetlił nam się link, z którego możemy pobrać nasze oprogramowanie. Klikamy Download wybierając nasz system operacyjny, a następnie instalujemy aplikację na naszym komputerze. Jak widać nasz Ledger Live jest już zainstalowany, także możemy przejść do kolejnego kroku. Do poruszania się po menu w lewo lub w prawo używamy dwóch okrągłych widocznych przycisków. Tutaj mamy informację, że aby przejść do ustawień urządzenia, należy przytrzymać oba przyciski jednocześnie. My przechodzimy dalej i jeszcze raz dalej, i tutaj mamy do wyboru dodanie nowego urządzenia lub też odzyskanie dostępu za pomocą RECOVERY Phrase. My chcemy dodać nowe urządzenie, także dwa razy się cofamy i wciskamy dwa przyciski jednocześnie. Teraz musimy wybrać swój kod PIN, który będzie miał od 4 do 8 znaków, a w zasadzie to cyfr. Aby wybrać daną cyfrę, posługujemy się przyciskami po lewej i po prawej, Możemy te liczby zwiększać lub zmniejszać. Gdy już mamy naszą liczbę wybraną, to wtedy naciskamy ponownie dwa przyciski jednocześnie, akceptując daną cyfrę. Następnie musimy podać nasz kod PIN raz jeszcze, aby go potwierdzić. Gdy już to zrobimy, przechodzimy do zapisania naszych 24 słów kluczy, tak zwanych seedów. Mamy tutaj informację, że jest to nasza jedyna forma zabezpieczenia i backupu. Przechodzimy dalej. Naciskamy oba przyciski, aby kontynuować. I teraz wyświetliło się nasze pierwsze ze słów. W ten sposób, klikając przycisk w lewo lub w prawo, możemy te słowa przewijać lub cofać. Zapisujemy nasze 24 słowa na kartkach do tego przeznaczonych. W międzyczasie dostałem powiadomienie dotyczące słabej baterii, a więc podłączam urządzenie kablem do komputera. Przechodzimy dalej. Możemy się teraz jeszcze cofnąć, aby sprawdzić, czy zapisane przez nas słowa są poprawne. Gdy się upewnimy, że wszystko się zgadza, przechodzimy dalej oraz wciskamy dwa przyciski jednocześnie, aby potwierdzić nasze słowa SID. -y. Teraz raz jeszcze i teraz mamy do potwierdzenia każde z naszych SID-ów, a więc w sytuacji obecnej na nagraniu sprawdzamy, czy słowo się zgadza. Jeśli tak, to je akceptujemy. Jeśli nie, to przechodzimy do kolejnego tak, żeby się zgadzało i tak musimy zrobić z każdym z 24 słów. Przypomnę tylko, że aby zmienić słowo na kolejne, wciskamy przycisk po prawej stronie, natomiast żeby potwierdzić, wciskamy oba jednocześnie. Gdy potwierdzimy każde ze słów, przechodzimy dalej. Tutaj Ledger nas informuje o tym, no ogólnie o środkach bezpieczeństwa, o tym, żeby tych seedów pilnować i nikomu ich nie udzielać. Aby to zaakceptować, wciskamy dwa przyciski jednocześnie. Teraz ledger się ładuje i jak widzimy, jest już gotowy do użycia. Przejdźmy teraz do uruchomienia aplikacji Ledger Live. Teraz klikamy Get Started i wybieramy urządzenie przez nas posiadane, a więc Ledger Nano X. Tutaj jest pytanie, czy jest to nasze pierwsze użycie Ledger'a, czy może mamy już recovery phrase. No my skonfigurowaliśmy naszego Ledger'a bezpośrednio z urządzenia, a więc klikamy tą drugą opcję i klikamy po prostu connect my ledger. Następnie klikamy check my nano. I aplikacja łączy się z naszym urządzeniem, po czym musimy potwierdzić zgodę na połączenie na naszym urządzeniu, klikając oba przyciski jednocześnie, tak jak jest to wyświetlone tutaj na obrazku. Następnie klikamy Continue, po czym zostajemy zapytani, czy chcemy skorzystać z usługi Ledger Recovery. Ja jej osobiście nie używam i w sumie wam również nie, nie polecam, ponieważ. Ta usługa oferuje przytrzymywanie waszych seedów, czyli no, potocznie mówiąc waszego hasła, do urządzenia w swoich bazach danych. Czyli chodzi o to, że jak zgubicie swoją kartkę z seedami, to będziecie mieli możliwość ich odzyskania poprzez właśnie tą usługę. Ja jednak tego nie polecam, ponieważ uważam zarówno ja, jak i wiele osób ze środowiska krypto, że jest to no, niekoniecznie bezpieczna usługa. Teraz przejdziemy sobie do dodania aplikacji Bitcoina do naszego urządzenia. Można to zrobić w następujący sposób, taki jak widać na nagraniu. Klikamy Install. Urządzenie się. Nie urządzenie, tylko aplikacja się instaluje. Ok, jak widzimy, aplikacja Bitcoina została zainstalowana. Teraz musimy jeszcze dodać konto. Robimy to w następujący sposób. Klikamy Add account. I potwierdzamy nasze działanie na urządzeniu, klikając dwa przyciski jednocześnie. Aplikacja się synchronizuje. Możemy nazwać nasze konto w dowolny sposób, np. Bitcoin1 i klikamy Add Account and Done. Nasze konto zostało dodane i możemy je znaleźć w zakładce Accounts. Jednak do jego obsługi przejdziemy za chwilę. Jak widać tutaj na górze, na tym pomarańczowym tle, jest dostępna aktualizacja naszego oprogramowania. Także przejdźmy do tego. Klikamy Update and install. Aby udzielić zgody, na naszą aktualizację musimy potwierdzić to na naszym urządzeniu. Klikamy w prawo, oraz teraz ponownie dwa przyciski jednocześnie, potwierdzając naszą aktualizację. Następnie nasze urządzenie uruchomi się ponownie, po czym musimy wpisać nasz kod PIN. Przypominam, że nawigujemy w lewo lub w prawo przyciskami lewym lub prawym, akceptujemy dwoma jednocześnie. Teraz jeszcze musimy udzielić zgody na przywrócenie sieci, którą mieliśmy wcześniej zainstalowanej, a więc sieci Bitcoina. Klikamy Restore Apps. Musimy teraz ponownie udzielić zgody na naszym urządzeniu, klikając dwa przyciski jednocześnie. Po czym, jak widzimy, aplikacja Bitcoina ponownie się instaluje. Gdy mamy dodaną do Ledgera już sieć oraz konto Bitcoina, zrobimy sobie to samo z kilkoma innymi sieciami. Dodajemy więc aplikację Ethereum, BNB oraz Solany. Oraz do każdej z tych sieci dodajemy sobie konto w ten sam sposób jak robiliśmy wcześniej z Bitcoinem, a więc klikając Add Account i potwierdzając to na swoim urządzeniu. Jak widać mamy już dodane konta na czterech widocznych sieciach, a więc przejdźmy do ich obsługi. I teraz tak, jeśli chcemy wysłać środki na naszego ledgera, najpierw musimy wybrać na jakiej sieci chcemy to zrobić. Ja, dla przykładu, zrobię to na sieci Solana, a więc wchodzę w zakładkę Accounts i wybieram sieć i konto Solana. Teraz klikam Receive, po czym wybieram konto, na które chcę to wysłać. Obecnie mam tylko jedno konto na Solanie, więc nie mam za dużego wyboru. Klikam Continue, po czym wygenerował nam się adres. Musimy teraz sprawdzić, czy ten adres zgadza się z tym, który został nam wyświetlony na naszym urządzeniu. Jeśli tak, to znaczy, że wszystko jest poprawnie. Kopiujemy ten adres, klikając w tym miejscu. Adres został skopiowany. Na urządzeniu potwierdzamy dwoma przyciskami, że adres jest poprawny. I adres do wysyłki został skopiowany. Teraz wystarczy już tylko na ten dokładnie adres wysłać środki po sieci Solana. Czy to z giełdy, czy z portfela cyfrowego, jakim jest Fantom, to już jest dowolne. Jeśli chodzi o wysyłkę środków z Ledger'a, to przebiega ona w sposób analogiczny, tylko w drugą stronę. A więc najpierw musimy mieć adres, na który chcemy te środki wysłać. Załóżmy, że dzisiaj wysyłamy środki na giełdę Bybit. A więc wchodzimy w zakładkę deposit Wybieramy token, który chcemy przesłać, a więc Solana oraz sieć, po jakiej chcemy to zrobić. Również będzie to Solana, zresztą tutaj nie mamy innego wyboru. Klikamy tutaj, kopiujemy adres, i tutaj ważna informacja: jeżeli będziecie chcieli zdeponować swoje środki na giełdzie, tutaj czasami będzie podane coś takiego jak Memo. Jest to ciąg cyfr lub liter, który czasami trzeba podać podczas wypłaty środków na przykład z Ledgera. Za chwilę do tego przejdziemy. Gdy mamy już skopiowany adres, przechodzimy do aplikacji Ledger Live. Zakładka konta, wybieramy Solana, Send. Tutaj wklejamy nasz adres solany, który przed chwilą skopiowaliśmy, a tutaj jest ta zakładka, o której przed chwilą mówiłem, a więc memo. W tej sytuacji nie musimy memo wpisywać, ponieważ bybit nie podał nam żadnego memo, ale musimy mieć na uwadze to, że czasami takie memo będzie wymagane. Więc warto obserwować bacznie to, co podaje nam bybit, czy też inna giełda. Klikamy continue i wpisujemy ilość, jaką chcemy wysłać. Ja wyślę całość, a więc klikam send max klikam continue i jeszcze raz continue mam informację, że moje urządzenie jest zablokowane i muszę je teraz odblokować i spróbować ponownie a więc wpisuję w moim urządzeniu kod PIN gdy już to zrobię klikam retry Następnie potwierdzam transakcję na urządzeniu. W ciągu maksymalnie kilku minut powinniśmy dostać potwierdzenie tego, że transakcja została zrealizowana, natomiast sam przesył środków potrafi trwać dużo dłużej. Zazwyczaj środki na giełdę czy na portfel zewnętrzny dochodzą w przeciągu od kilku do kilkunastu minut, jednak w skrajnych przypadkach może to trwać nawet do kilku godzin. Na tej samej zasadzie możemy wpłacać lub wypłacać też inne kryptowaluty, jakie są dostępne w aplikacji Ledger. Zasada działania jest identyczna. To, czy Ledger obsługuje Twoją kryptowalutę, może sprawdzić na stronie internetowej, do której link podaję w opisie. Może się również okazać, że gdy w zakładce My Ledger wpiszecie jakąś sieć, po której chcecie wysłać tam swoje środki, na przykład Arbitrum czy też Base to wam jej nie wyszuka. Dlaczego tak się dzieje? Otóż te sieci to blockchain warstwy drugiej L2 dla Ethereum. A więc żeby dodać tą sieć, musimy wejść w zakładkę accounts i dopiero tutaj wcisnąć dodaj konto. Tutaj wyszukujemy dla przykładu Base. Przewijamy w dół. I wyszukujemy jest base na sieci ETH. To jest sieć na, nas interesująca. Klikamy continue. Twoje urządzenie jest zablokowane, a więc szybko je odblokowujemy. Klikamy retry. Następnie potwierdzamy otwarcie aplikacji Ethereum. Synchronizacja. I klikamy dodaj konto. Skończone. Właśnie na tej zasadzie możemy również dodawać inne sieci e, warstwy L2 i Tirum, a więc Base, e, Arbitrum i tak dalej. Z poziomu aplikacji Ledger Live możemy wykonać jeszcze wiele innych czynności. Na przykład możemy stake'ować nasze kryptowaluty, możemy je kupić za pośrednictwem e, najpopularniejszych metod płatności. Na przykład PayPal, Visa czy Mastercard, oraz możemy również je swapować, czyli wymieniać jedne kryptowaluty na drugie. Tutaj jednak należy być ostrożnym, ponieważ kursy wymiany często są nieco gorsze niż na przykład na giełdach. Aplikacje Ledger Live możemy również zainstalować na naszym urządzeniu mobilnym, na przykład na telefonie. Ledger Nano X w takiej sytuacji połączy się z naszym telefonem przez moduł Bluetooth. Aby to zrobić, po zainstalowaniu aplikacji klikamy Pair with Bluetooth, a następnie wybieramy urządzenie, z którym chcemy się połączyć. Klikamy Połącz i po kilku sekundach mamy dostęp do naszego portfela z poziomu telefonu. Jako, że jest dosłownie początek miesiąca, to mamy nową pulę 100 osób, które dostają 30 dolarów za rejestrację na giełdzie Bybit. Jest to giełda, z której ja korzystam, z której korzysta cały szereg naszych traderów i wszystkie te nasze sygnały czy analizy są możliwe do zduplikowania właśnie tam. Jest to giełda z niskimi prowizjami, przez co również, że znam się z właścicielami, z zarządem tej giełdy, nie kłamie, tam też wam coś wrzucę. Mam pewność po prostu, że wszystko jest ok. Jeżeli coś będzie się działo, to tak jestem ustawiony. Powiedzmy, czy tak jest ustalone, mam przynajmniej nadzieję, że zostanę wcześniej o tym informowany i te informacje wam przekażę. Dlatego nie korzystam z giełd randomowych, nie korzystam z giełd z dużymi prowizjami, korzystam z Bybit, bo po prostu się to opłaca i wiem, jak sytuacja wygląda od środka. A wiadomo, jak to z tekstami było. Jak ktoś sankmana, bankmana Frida, czy jak on tam miał, nie znał, to z reguły ciężko to potem wyglądało i skończyło się tragicznie, a myślę, że on nawet sam nie wiedział, że to mu upada, więc to taka tylko anegdotka. Dlatego, jeżeli chcesz 30 dolarów na start, chcesz mieć VIPa na Discordzie, chcesz mieć dostęp do Akademii Kryptowalut, czyli naszego kursu tradingowego, gdzie Kilka osób, w tym ja, stworzyło takie 100 lekcji, prawie żebyś na hostce się przygotował lepiej tradingowo, żebyś nie popełniał głupich błędów i mógł to sobie poukładać. I ten kurs jest w pełni darmowy, sponsorowany przez giełdę Bybit, Wystarczy mieć tam konto z linku poniżej w opisie, wpłacić 100 dolarów i sobie ten kurs odebrać z linku poniżej. Też widzisz jak go tam przeklikać. To zapraszam, a dodatkowo jako na torcie, w sumie nawet dwie. Jest 10% cashbacku na start, czyli te prowizje są znacznie niższe. E, oszczędzasz na tym po prostu. Też na ekranie widzisz, jak to wygląda na innych giełdach. Jak masz strategię, która jest zyskowna, to na jakiejś tam giełdzie innej niż Bybit Często jest ona na minusie w skali miesiąca, na przykład rozgrywając 100 tradów albo w skali roku. A na Bajbicie z uwagi na niższe prowizje, jesteś na plusie, czyli nie przepalasz pieniędzy, możesz je wydać na coś innego, albo w ogóle je rowis, Tak, To jest kluczowe. A druga rzecz to właśnie ponad te niskie prowizje masz jeszcze 10% mniej, z uwagi na to, że część mojej wizję oddaję Wam w formie takiego cashbacku dla nowych osób na tej giełdzie. I... Jako dodatkowy bonus dla osób operujących większym kapitałem, do 30 tysięcy dolarów USDT jest zwrotu na start z pierwszego depozytu i z wykręcenia obrotu tradingowego. Jak to działa? Musi to być pierwszy transfer na giełdę albo pierwsze zasilenie konta tam od 800 dolarów do chyba 150 tysięcy dolarów to teraz jest pokazane na ekranie. Jest to dla trochę większych graczy, ale jest to też progresywnie posegmentowane, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Od 100 dolarów do 30 tysięcy dolarów odbieracie za tą wpłatę i trading volume i to są prawdziwe pieniądze to nie jest kupon na prowizję, tylko USDT, który możecie sobie wydać na cokolwiek chcecie, kupić za to nawet Bitcoina prawie całego, za tę największą nagrodę. Więc myślę, że warto sprawdzić. Link do rejestracji poniżej pod tym filmem i ta pula się wyczerpuje z czasem. Czasami do końca miesiąca nawet nie wystarcza, dlatego warto sprawdzić teraz, zanim obejrzycie dalszą część tego materiału. Przejdźmy teraz do kolejnego urządzenia, jakim jest Trezor Model T. W pudełku poza samym urządzeniem znajdziemy tak samo jak w przypadku ledgera kabel USB, wlepki, instrukcje, kartki do zapisywania naszych słów kluczy oraz plastikową przysawkę magnetyczną, którą możemy przykleić na przykład od spodu do naszego stołu, dzięki czemu możemy ukryć nasze urządzenie w bezpiecznym miejscu. Aby podłączyć nasze urządzenie trezer do komputera, musimy zerwać zabezpieczającą plombę, która zasłania nasz port USB typu C. Następnie podłączamy nasze urządzenie kablem USB-C do komputera, po czym przechodzimy na stronę, która została wyświetlona na urządzeniu. Aby pobrać oprogramowanie Trezora, wchodzimy na stronę, którą podałem w opisie filmu, a więc jest to trezor.io Ukośnik Start. Klikamy Download, następnie instalujemy oprogramowanie i otwieramy. Potwierdzamy i klikamy Setup My Trezor. Jak tutaj widzimy, może to zająć około 20 minut. Mamy tutaj powiadomienie o dostępnej aktualizacji, a więc klikamy Install. Na naszym trezorze widzimy, że aktualizacja się instaluje. Następnie klikamy Continue i Create New Wallet. Tutaj mamy do wyboru dwa rodzaje zabezpieczenia. Pierwsze klasyczne, tak zwane CD, tak samo jak, jak to było w przypadku Ledgera. natomiast drugi jest to tak zwany Shamir Backup. Jest to trochę inny oraz powiedzmy trochę bardziej skomplikowany sposób zabezpieczeń, ale myślę, że teraz, żeby Wam już nie mieszać w głowie, użyjemy pierwszego standardowego sposobu. Musimy potwierdzić naszą decyzję teraz na Olecie. A więc klikamy Create Wallet. Jak widzimy, nasz portfel jest już prawie gotowy. Teraz klikamy Create Backup. Tutaj pojawiły nam się informacje na temat bezpieczeństwa, czyli tego, żeby no nie robić zdjęć naszych Seedów oraz żeby je schować w bezpiecznym miejscu, ponieważ to one są kluczem do naszych środków. Wszystkie z nich zaznaczamy, potwierdzając, że się z nimi zapoznaliśmy, i klikamy Begin Backup. Następnie na naszym urządzeniu klikamy OK, I understand. Po czym pokazują nam się słowa SID, które zapisujemy w taki sam sposób, jak w przypadku urządzenia poprzedniego. Gdy zapiszemy wszystkie z naszych słów, przytrzymujemy zielony przycisk, by to potwierdzić. Następnie zostajemy zapytani. Jakie jest pierwsze z 12 słów? A więc wybieramy pierwsze słowo. Teraz pytają nas o ósme słowo, również wybieramy. Teraz pytają nas o dwunaste, także również to zaznaczamy. Jak widać, weryfikacja słów site została ukończona pomyślnie, także klikamy Continue. Teraz zostaliśmy poproszeni o ustawienie kodu PIN, a więc klikamy Continue, Set. Tutaj dostaliśmy zapytanie, czy chcemy włączyć ochronę z kodem PIN. Klikamy, że tak. I ustawiamy nowy pin. Powtarzamy raz jeszcze ustawiony pin. Tutaj tylko należy zwrócić uwagę na to, że cyferki są rozmieszczone inaczej niż klasycznie. Ochrona PIN została włączona. Klikamy Continue. Na komputerze również klikamy Continue. I teraz przechodzimy do dodania naszych kryptowalut do naszego portfela. Wybieramy, które z nich chcemy dodać jako pierwsze. Ja wybiorę Bitcoina, który jest już zaznaczony, Ethereum oraz Solane. Klikamy Complete Setup. I mamy informację, że nasza konfiguracja została ukończona. Klikamy teraz Access Suit. Ustawiamy teraz hasło dostępu do naszego portfela. Klikamy Access Hidden Wallet. Przenosimy się do naszego portfela. Klikamy Continue. Wyświe wyświetla się nasze hasło. Sprawdzamy, czy jest ono prawidłowe i klikamy Confirm. Jak widać, nasz portfel już się ładuje, a więc został skonfigurowany on poprawnie. Teraz tylko musimy wpisać raz jeszcze hasło dostępu do naszego portfela, zaznaczyć I understand i potwierdzić nasze hasło. I już w tym momencie nasz portfel jest aktywny i gotowy do dalszego działania, do którego przejdziemy już za chwilę. Jak przelać nasze środki na portfel trezor? Przechodzimy do zakładki Dashboard, wybieramy kryptowalutę, którą chcemy wysłać, klikamy na przykład Bitcoin, a następnie Receive BTC, klikamy Show Full Address, po czym wyświetla nam się ten adres tutaj już do skopiowania. Jednak aby go skopiować, musimy najpierw Potwierdzić go na naszym urządzeniu Trezor. A więc sprawdzamy, czy adres wyświetlany na ekranie komputera jest taki sam, jak na ekranie naszego portfela. Jeśli jest tak samo, to znaczy, że wszystko ok. Klikamy confirm, po czym na komputerze możemy już ten adres do wysyłki skopiować. Kopiujemy go, i właśnie na ten adres możemy wysłać. Nasze bitcoiny, oczywiście, po sieci BTC. Jeśli chodzi o wysyłkę innych środków, jest to bardzo podobne jak, jak na ledgerze, czy to ethereum czy Solana. Dla przykładu, zróbmy Solana, klikamy receive, następnie show full address, następnie ponownie potwierdzamy na naszym portfelu, że adres się zgadza, klikamy, klikając confirm. Wtedy możemy tutaj już ten adres kopiować i to właśnie na ten adres będziemy wysyłać Solane po sieci SOL. Ok, jak widzicie, wysyłka środków na nasz portfel jest bardzo prosta. Ale co w sytuacji, gdy chcemy wysłać nasze środki na sieć inną niż te główne? Tak, czyli na przykład, jeśli chcemy wysłać środki po sieci Arbitrum albo Base. No ogólnie są to sieci warstwy drugiej Ethereum, których tutaj w tej aplikacji nie widać. Jeżeli chcemy taką sieć dodać, no to niestety nie mamy tutaj takiej możliwości. I co w takiej sytuacji zrobić? To, że tej sieci tutaj nie widać, nie znaczy, że nie jest ona e, używana e, i obsługiwana przez e, portfel sprzętowy Trezor. Natomiast jest to trochę skomplikowane. Już tłumaczę o co tutaj chodzi. Trezor obsługuje wszystkie sieci warstwy drugiej Ethereum, ale niestety aplikacja Trezor Suite już nie. Natomiast już Wam tłumaczę, jak mimo wszystko można z tych sieci L2 korzystać. Otóż musimy dodać nasz portfel sprzętowy Trezor do jakiejś zewnętrznej aplikacji, która te sieci L2 obsługuje. Może to być na przykład Metamask. A więc przechodzimy do przeglądarki oraz do Metamaska. Następnie klikamy Add Account or Hardware Wallet i klikamy Add Hardware Wallet, czyli dodajemy nasz portfel sprzętowy. Wybieramy producenta, a więc tutaj klikamy Trezor i klikamy Continue. Tutaj zezwalamy i klikamy Export. Wpisujemy nasze hasło dostępu. Teraz na naszym portfelu klikamy continue i potwierdzamy. Tutaj możemy sobie zaimportować tak naprawdę wiele tych kont, ale nam wystarczy póki co jedno, a więc zaznaczamy jedyneczkę i klikamy odblokuj. I w taki oto sposób jesteśmy w MetaMasku zalogowani do naszego e, portfela sprzętowego. Tutaj mamy adres tego portfela sprzętowego na sieci Ethereum. To jest ten sam adres, który możemy zobaczyć w aplikacji Trezor Suite, a więc kopiując go jakby stąd. Spójrzcie. Klikam Ethereum, Receive ETH, Show Full Address. Potwierd potwierdzam to y, na portfelu i możemy zauważyć, że adres tego portfela kończy się na 6e2494. 2494. Przechodzimy z powrotem do przeglądarki, i tutaj jest to samo. 2494. Dlaczego tak się dzieje, skoro to są różne sieci? Tutaj jest Base, a tam jest Ethereum. Otóż wszystkie sieci y, na warstwie drugiej Ethereum. Mają taki sam adres, a więc czy to będzie Base, czy to będzie Ethereum e, zwykłe, czy to będzie, e, nie wiem, Arbitrum, no wszystkie sieci EVM mają ten sam zawsze adres. Tylko tutaj mówię oczywiście tylko i wyłącznie o sieciach EVM, czyli tych zbudowanych na blockchainie Ethereum. Natomiast już wszystkie adresy, nie wiem, na Bitcoinie, na Solanie, czy też na innych sieciach będą miały już inny adres, a więc zwracajcie na to proszę uwagę. W tym momencie, jeśli chcę wysłać środki, na mój portfel sprzętowy Trezor, na przykład na sieci Base, no to kopiuję po prostu ten adres i z mojego innego portfela sprzętowego, czy też z giełdy, wysyłam środki właśnie na ten adres. Jeśli chcę mieć środki na sieci Base, to wysyłam te środki po sieci Base. Jeśli chcę mieć na Arbitrum, to wysyłam na Arbitrum. Jeśli chcę mieć na Ethereum, to wysyłam na Ethereum. Adres jest ten sam, ale to, gdzie te środki trafią, jest zależne od tego, po jakiej sieci wyślecie te środki. Zróbmy więc e, transakcję testową. Skopiujmy sobie ten adres. Przejdźmy teraz na inny wallet. Ethereum, wyślij. Wklejamy adres. Wpisujemy, ile chcemy wysłać. Ja zrobię na próbę jednosetną Ethereum. Klikam dalej. Potwierdzam. I za chwilę te środki powinny być na moim portfelu Trezor. Jeszcze nie ma, chwilę czekamy. Już jest. Akurat skoczyły. Także tak wpłacamy środki. Na sieci warstwy drugiej Ethereum. A przy okazji odbierzcie sobie serio, warto, jeżeli konta jeszcze nie macie, 200 dolarów Airdropu. Macie to w pozycji lewarowanej na dźwigni razy 10, 20 dolków w projektach takich jak Pepe, VIF. Czy bąk. i działa to tak, że po prostu jeżeli otworzycie tego trade'a na dźwigni, to jeżeli zyskacie, to macie cały zarobek dla siebie, a jeżeli stracicie, to giełda pokrywa wasze straty. Żeby odebrać ten kupon na rozegranie zagrania, trzeba wpłacić 100 dolarów na giełdę, zweryfikować się i tylko już wtedy wejść w Rewards Hub na tej giełdzie, odebrać ten kupon, użyć go i po prostu zebrać profity, jeżeli się pojawią That simple. Więc po prostu, jeżeli jeszcze nie macie Bybita, wybierzcie sobie, czy korzystacie z tej promocji, czy z tej, którą pokazywałem wcześniej. Wcześniej z tymi właśnie bonusami, e, czyli tam 30 dolarów na start. Od Was to zależy, tak? Czy chcecie mieć pozycję na dźwigni, czy taką po prostu normalną. Do obydwu linków jest przypisany cashback. Z obydwu macie dostęp do Discorda, macie dostęp do Akademii i całą resztę benefitów, które z tego płyną. Turnieje wewnętrzne, giveaway na moim telegramie. E, osoby, które są od dłuższego czasu, wiedzą, już. W w zeszłym miesiącu były chyba 3 czy 4, nawet rozdaję moje książki z podpisem za darmo. Wysyłam wam je paczkomatem, bo uważam, że po prostu jeżeli jesteście ode mnie, wspieramy się nawzajem, jesteście ode mnie na bajbicie, nic z tego nie tracicie, macie bonusy. Co w sytuacji, gdy chcemy te środki wypłacić? Otóż, żeby wypłacić potrzebujemy oczywiście adres, na który chcemy to zrobić. A więc kopiuję sobie adres, na który chcę to wysłać. Może to być adres Metamask, ale równie dobrze może to być adres giełdowy. Jeśli miałby to być adres giełdowy, to wchodzimy na giełdę, klikamy Deposit, następnie wybieramy Ethereum oraz sieć, po jakiej chcemy te środki wpłacić. Na naszym Metamasku, obecnie, w sensie na naszym trezorze, obecnie mamy te środki na sieci Base, a więc tutaj też zaznaczam sieć Base. Klikam tutaj. I kopiuję ten adres, i na ten adres mogę zlecić wysyłkę. Ja jednak tego teraz na ten adres nie zrobię, ponieważ na giełdzie nie są mi obecnie środki potrzebne. Yy, tylko wyślę sobie te środki z powrotem na moje konto główne MetaMask. A więc kopiuję adres stąd, przechodzę z powrotem do mojego trezora. Klikam Ethereum, wyślij, wklejam adres, na który ma to wysłać. Klikam Max. Całej sumy nie wysyłam, ponieważ muszę trochę zostawić środków na opłaty. Myślę, myślę że jakieś 5-10 centów na sieci w zupełności wystarcza, więc tą końcówkę po prostu usuwam. 7 centów zobaczymy, czy wystarczy, powinno wystarczyć. Klikam dalej. I potwierdzam. Tutaj również potwierdzam. Następnie na urządzeniu sprawdzam, czy adres wysyłki się zgadza. Zgadza, więc klikam continue. Oraz przytrzymuję, tutaj teraz jest wyświetlana e, kwota wysyłki oraz jakie maksymalne FI, czyli jakie opłaty maksymalnie poniosę za tą transakcję. Wszystko się zgadza, więc przy, przytrzymuję zielony przycisk, aby potwierdzić transakcję. Widzimy, że transakcja jest wysyłana. O, już jest potwierdzone. A więc dosłownie za kilka sekund na pewno ta kwota trafi na mój główny portfel Metamask. Skoro obsługę obu tych urządzeń mamy już za sobą, to przejdźmy do 10 najczęściej zadawanych pytań na temat tych portfeli. Co zrobić, jeśli ktoś poznał moje SID-y? Osoba, która poznała nasze SID-y, może w przeciągu chwili uzyskać dostęp do naszego portfela. W takiej sytuacji należy środki z naszego portfela sprzętowego przesłać jak najszybciej na jakiś swój inny portfel, czy to giełdowy, czy też inny zewnętrzny typu MetaMask. Co w takiej sytuacji z naszym urządzeniem? Czy staje się ono bezużyteczne? No nie. Możemy je skonfigurować na nowo, utworzyć nowy portfel, nowe frazy Seed i wtedy jakby ten portfel jest już w 100% bezpieczny i możemy z powrotem na niego odesłać te środki, które przed chwilą wysyłaliśmy tymczasowo, na przykład na giełdę, czy na MetaMask. Co, jeśli Ledger upadnie? Co się stanie z moimi kryptowalutami? W takiej sytuacji możemy bez problemu odzyskać dostęp do naszego portfela za pomocą naszych słów kluczy. Można to zrobić za pomocą innego portfela sprzętowego lub też software'owego, który obsługuje taki sam standard jak twój portfel. W przypadku Ledger'a będzie to BIP39. Także podsumowując, jeżeli firma Ledger czy też Trezor padnie, to bez problemu możemy odzyskać do nich środki za pomocą naszych słów kluczy. A co, jeżeli ktoś ukradnie mi mój portfel sprzętowy? Absolutnie nic. Do czasu, do kiedy ta osoba, która ukradła ten portfel, nie zna waszego kodu PIN czy też waszych słów kluczy, to nie ma absolutnie żadnego dostępu do waszego portfela, mimo tego, że ten portfel fizycznie posiada. Jeśli taka osoba wpisze kod PIN trzy razy błędnie, to, żeby te urządzenie odblokować, będzie konieczne podanie waszych 12 lub 24 słów kluczy. Od jakiej kwoty warto kupić portfel sprzętowy? To zależy, jak często oraz jak dużo różnych kryptowalut będziesz wysyłać na swój portfel. Opłaty za wysyłkę naszych środków na Ledger'a Czasami są niższe, czasami są wyższe. To jest zależne od tego, co wysyłamy oraz po jakiej sieci, ale możemy przyjąć, że takim średnim kosztem za jedną transakcję jest od jednego do kilku dolarów. Także tutaj musisz już sam zdecydować i się zastanowić, czy będzie to dla Ciebie opłacalne. Czy kryptowaluty leżą fizycznie na portfelu? Otóż nie. Wszystkie kryptowaluty leżą na konkretnych blockchainach, czyli na sieciach. My jedynie, mając nasze portfele sprzętowe, mamy do nich klucze dostępu, które potwierdzają, że jesteśmy ich właścicielami. Jakie są różnice między portfelem sprzętowym a softwareowym? Przede wszystkim, pierwszą różnicą jest to, że portfele sprzętowe są to urządzenia fizyczne, w odróżnieniu od portfeli softwareowych, łączą się one z internetem tylko podczas wykonywania transakcji, co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo. Nie wspominałem chyba jeszcze, że portfele sprzętowe nazywamy cold walletami. Czyli potocznie mówiąc, zimnymi portfelami, z tego względu, że są one podłączone do internetu tylko wtedy, kiedy wykonują transakcje. Natomiast portfele software'owe, z tego względu, że są podłączone do internetu cały czas, nazywamy hot walletami, czyli gorącymi portfelami. Czy mój portfel sprzętowy musi być podłączony do internetu, aby móc na niego wysłać kryptowaluty? Absolutnie nie. Kryptowaluty są przechowywane w sieci blockchain. Natomiast nasz portfel sprzętowy posiada tylko klucze prywatne które pozwalają nam tą transakcję wykonać. A więc jeśli chcesz, żeby ktoś wysłał Ci krypto na Twój portfel, czy też sam sobie chcesz wysłać krypto na ten portfel, to ten portfel nie musi być wcale podłączony do internetu. Natomiast jeśli to Ty chcesz wysłać komuś środki ze swojego portfela sprzętowego, to wtedy oczywiście on musi być już podłączony, podłączony do internetu, aby móc potwierdzić transakcję do sieci blockchain. Czy portfele sprzętowe wymagają KYC? Nie, nie wymagają. Portfele sprzętowe są w 100% anonimowe. Sytuacja zmienia się, gdy będziesz chciał lub będziesz wysyłał środki ze swojego portfela sprzętowego, na przykład na giełdę, gdzie KYC już zrobiłeś. W takiej sytuacji w przyszłości, jeśli ktoś będzie chciał e, prześledzić historię Twoich transakcji na giełdzie, tam gdzie masz KYC, to bez problemu dojdzie również do Twojego portfela sprzętowego i będzie, no, będzie po prostu wiedział, że to jest Twój portfel. Także, jeśli chcesz, aby Twój portfel sprzętowy był w 100% anonimowy, e, to nie możesz e, wysyłać na niego ani z niego żadnych środków e, na, na giełdy, gdzie, gdzie po prostu robiłeś KYC. Gdzie mogę sprawdzić swoją transakcję? Każda kryptowaluta ma swój eksplorator. Dla przykładu, dla Ethereum jest to Etherscan, dla Bitcoina jest to BTCscan. E, także każda sieć ma taki swój eksplorator i jeśli wkleimy na nim swój adres portfela, to widzimy całą historię transakcji. Na moim portfelu pojawiły się jakieś dziwne tokeny, mimo tego, że niczego nie wysyłałem. Co to jest? Na 99% jest to oszustwo i próba wykradzenia Twoich środków. Oszuści wysyłają takie odpowiednio spreparowane tokeny na różne adresy. Jeśli wykonamy jakokolwiek transakcję na tych tokenach, a więc jeśli będziemy chcieli je gdzieś wysłać, sprzedać, zesłapować cokolwiek, no to niestety możemy. Wpaść w pułapkę. Za takim tokenem stoi fałszywy kontrakt, który wymaga tego, abyśmy dali mu pełny dostęp do naszego portfela. Jeśli to zrobimy, to prawdopodobnie stracimy wszystko to, co mamy na naszym portfelu. Pod żadnym więc pozorem nie wchodzimy w żadną interakcję z podejrzanymi tokenami, bo no, na 99% będzie to po prostu skam. Skamy są bardzo popularne w świecie krypto. Niestety wciąż wiele osób daje się nabrać na różnego rodzaju oszustwa. Dlatego też specjalnie dla was tworzymy teraz kolejny film, w którym omówimy różnego rodzaju oszustwa i skamy na podstawie prawdziwych osób i prawdziwych wydarzeń. Podsumowując, słowa klucze, które zapisaliście dzisiaj na tych kartkach, to od dziś wasz najcenniejszy dokument. Pilnujcie ich, bo to one chronią dostępu do waszych środków. Należy je zapisać na kartce i tylko na kartce. Nie używamy do tego żadnych elektronicznych notatników, czy też nie robimy tym słowom zdjęć. Ja od siebie zdradzę wam pewną wskazówkę, która może zwiększyć poziom bezpieczeństwa waszych środków i waszych słów kluczy. Polecam wam wypisać te słowa na kartce, a następnie tą kartkę. Przeciąć na dwie części, ewentualnie nawet na cztery, jeśli macie taką ochotę, i każdą z tych kartek wtedy oddzielnie schować w różnych miejscach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jeśli jakaś osoba niepowołana znajdzie jedną z naszych kartek, to nic jej to nie da, ponieważ będzie potrzebowała również pozostałych jej, jej, jej części. Jeśli chodzi o to, które z tych dwóch dzisiaj omawianych urządzeń ja bym wybrał, czy też bardziej polecał, odpowiem, to zależy. Jeśli chodzi o porównanie obu tych urządzeń, to zaczniemy sobie od ceny. Ledger Nano X kosztuje na ten moment około 170 dolarów, natomiast Trezor Model T 190. Są też dostępne tańsze modele tych produktów. Różni je między innymi brak modułu Bluetooth, brak dotykowego ekranu, czy też mniejsza pamięć umożliwiająca przetrzymywanie mniejszej ilości kryptowalut. Na korzyść Ledgera na pewno będzie moduł Bluetooth. Musimy również pamiętać, że aby na Trezorze działać na sieciach warstwy drugiej Ethereum, należy korzystać z dodatkowej zewnętrznej aplikacji, np. z Metamaska, co w moim odczuciu jest jedną z większych wad tego urządzenia. A więc jeśli planujecie trzymać dużą ilość altcoinów na Waszym portfelu, to w mojej ocenie lepszym wyborem będzie ledger. Jeśli chodzi o wykonanie samego urządzenia, to trezor jest plastikowy, natomiast ledger ma korpus ze stali nierdzewnej. Oba te urządzenia możemy w razie potrzeby bez problemu podpiąć pod metamaska. Wydaje mi się również, że pomimo tego, iż trezor ma dotykowy ekran, to ledger jest zdecydowanie wygodniejszy w obsłudze, ponieważ ten ekran w trezorze jest mały, i żeby na przykład wpisać pin na tym malutkim ekraniku, Trzeba się postarać, by trafić w odpowiednie cyfry. Warto też wspomnieć trochę dokładniej na temat zabezpieczeń obu tych urządzeń. Portfele Trezor zbudowane są na bazie jednego chipu, podczas gdy urządzenia Ledger wykorzystują podwójny chip. Drugi chip Ledgera jest bezpiecznym elementem klasy bankowej, zapewniającym dodatkowe zabezpieczenie przed atakami przeprowadzanymi sprzętowo. Ledger wykorzystuje unikalny system operacyjny blockchain Open Ledger który jest otwarto-źródłowym frameworkiem. Z kolei portfele Trezor są zbudowane na firmowym oprogramowaniu, którego kod nie jest w ogóle dostępny. Oznacza to, że nie jest ono dostępne dla osób trzecich do testowania pod kątem luk w zabezpieczeniach. Oba te urządzenia obsługują frazy BIP39, jednak tylko Trezor Model T Oferuje Shamir Backup, który zwiększa bezpieczeństwo klucza prywatnego. Shamir Backup jest takim pośrednim rozwiązaniem pomiędzy podstawową 12- lub 24-wyrazową frazą SID a bardziej złożonym multisigiem. Otóż korzystając z Shamir Backup możesz tworzyć do 16 fraz po 20 lub 33 słowa każda. Następnie za ich pomocą możesz też tworzyć kombinacje, np. Shamir Backup 3 z 4. Taka kombinacja oznacza, że aby odzyskać Twój portfel, będziesz potrzebował 3 fraz z 4 wygenerowanych. O co dokładnie więc tutaj chodzi? Przede wszystkim o bezpieczeństwo. Jedną frazę możesz trzymać w swoim mieszkaniu, a inne np. w domu rodziców czy dziewczyny. Stwarza to więc problem złodziejowi w sytuacji, gdy zechce Was okraść. W przeciwieństwie do multisigu, posiadacze fraz Szamir nie mogą odzyskać portfela na odległość. Multi-sig wciąż jest lepszym rozwiązaniem dla organizacji czy firm, w których partnerzy muszą posiadać klucz pozwalający odzyskać dostęp do środków. Z drugiej strony, Shamir backup odpowiada potrzebom jednej osoby, która chce podzielić swój klucz prywatny. Linki do zamówień obu dzisiaj omawianych urządzeń wraz z przypisanymi okresowymi promocjami znajdziecie w opisie filmu. Musicie odpowiedzieć sobie na pytanie: czy będzie Wam potrzebny na przykład dotykowy ekran, czy też moduł Bluetooth? Ile kryptowalut będziecie na nich trzymać, oraz na jakich sieciach? Tak naprawdę każde z tych urządzeń zapewnia świetny poziom bezpieczeństwa. Także któregokolwiek byście nie kupili, i tak będziecie na pewno z niego zadowoleni, ponieważ są to liderzy branży wśród takich urządzeń. Jeśli ja miałbym wybrać urządzenie dla siebie, to byłby to ledger ze względu na wygodniejszą według mnie obsługę, ale jest to tylko moja subiektywna opinia. Oraz moduł Bluetooth z tego względu, iż dużo podróżuję, i na pewno ułatwiłoby mi to korzystanie z urządzenia. Na koniec chciałbym jeszcze raz przypomnieć i uczulić na to, jak ważne jest bezpieczeństwo naszych środków. To właśnie Wy jesteście za nie odpowiedzialni i właśnie w Waszej kwestii leży to, by o nie zadbać. To, czego dowiedzieliście się dzisiaj, to tylko mały ułamek tej szerokiej dziedziny, jakim są kryptowaluty. Dlatego zachęcam Was do dalszej edukacji w tym właśnie temacie. Skupiliśmy się dzisiaj na kwestiach praktycznych oraz na praktycznej obsłudze obu tych urządzeń. Jeśli w filmie zabrakło odpowiedzi na jakieś pytanie, śmiało zadawajcie je w komentarzach lub na czacie. Z chęcią na nie odpowiem. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć mnie jeszcze na kanale, oraz jeśli tak, to napiszcie w komentarzach propozycje filmów, jakie mógłbym dla Was zrealizować. Ja Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Jednocześnie muszę Wam zdradzić, że mimo iż na rynku jestem od dawna, to film tego typu do szerszej publiki nagrywam po raz pierwszy. Także proszę o wyrozumiałość. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia.